Cześć kochani, dzisiaj spotykamy się, bo chciałam Wam pokazać mój szybki makijaż, który ostatnio najczęściej stosuję, bo nie mam czasu się pomalować. Jest to taki makijaż, który zajmuje mi poniżej 10 minut. Dzisiaj pokażę Wam taką najbardziej bogatą wersję, a w międzyczasie będę opowiadać, z czego rezygnuję. Do zobaczenia za chwilę. Ok, jestem już blisko i bez grzywki i zaczynamy. Na początek baza pod podkład. Po ten kosmetyk nie zawsze sięgam. Głównie wtedy, kiedy moja skóra ma jakiś problem z przesuszeniem, tak jak w tej chwili. Albo kiedy maluję się po południu późno i przed makijażem przecieram skórę płynem micelarnym, żeby usunąć zanieczyszczenia. Więc to jest taki kosmetyk awaryjny. Aplikacja zajmuje dosłownie kilka sekund, więc nie tracę na to dużo czasu. Kolejnym krokiem jest baza pod cienie. U mnie rzecz niezbędna. Więc nie ma szans, żebym zrobił jakikolwiek makijaż bez jej aplikacji. Również kilka sekund rozcieramy paluszkiem i jest ok. Przechodzimy do najważniejszego, czyli wyrównanie kolorytu. Tutaj sięgam po podkład mineralny. W tej chwili używam podkładów Pixi. Mają bardzo przyjemne krycie. Dobrze się sprawdzają na mojej skórze. Staram się tym podkładem uzyskać jak największe krycie. I nie omijam w ogóle ani okolic oczu. Wszędzie nakładam go jednakowo. Gdy otrzymany efekt mnie satysfakcjonuje, zabieram się jeszcze za korekcję takim pędzelkiem zbitym. Traktuję odrobiną podkładu, traktuję okolice pod oczyma. I tutaj zagłębienie wokół nosa. Pracowuję je, wtedy nic nie dzieje, jakieś niedoskonałości, czerwoną brodę, która wygląda większego krycia. Wszystkie niespodzianki. Dla wyrównania jeszcze raz traktuję całość pędzlem z resztkami podkładu. Następnym krokiem jest bronzer. I tutaj dwa kroki. Po pierwsze kontroluję oko. Bardzo szybko. Jak nie mam za dużo czasu, to ten krok pomijam. Ale gdy się znajdzie jakoś chwila, to jak najchętniej korzystam. Ok. Krok numer dwa. Czyli bronzer na twarz. Tak jak w poprzednim makijażu. Pod kośćmi na czoło. I na linie ruchy. I na czubek nosa. Następnym krokiem jest aplikacja cienia na całą powiekę. Ja męczę
Dalej cień ma, który już się właściwie kończy. Została mi go kropla. Niedługo będę musiała go zmienić na coś innego. Ale taki szampański odcień. Nałożenie go to tylko kilka sekund. I gotowe. Teraz kredka. Również ogryzek, to się kończy. I takimi niedbałymi ruchami, żeby efekt był bardziej przydymiony i roztarty. Jak najbliżej linii raz. Nie wyciągam kreski. Bo szybko, a nie jakoś ekstrawagancko. I teraz czas na rozświetlacz. Na szczyty kości policzkowych. No, kupidyna. Czabina. I drugim pędzlem wewnętrzne kąciki. I zbliżamy się do końca. Odrobina różu. O ile rozświetlacz nie zawsze nakładam i nie zawsze nakładam też cień na powiekę, bo czasami nie ma na to czasu, tak z różu nigdy nie rezygnuję. Rozcieramy. Odzwyczaiłam się od takiego mocno różowego różu. Teraz mam wrażenie, że cały czas wyglądam, jakbym miała gorączkę, ale chyba nie jest tak źle. Czas na podkreślenie brwi to też stały element i nigdy z niego nie rezygnuję. Sięgam po taki żel z kolorem, który najszybciej podkreśli brwi i je ujarzmi. Mój się oczywiście już kończy, więc muszę tam się grzebać i grzebać w środku. Ale coś jeszcze da się z nim zrobić. Dobrze, że nie muszę rysować całych brwi od nowa, to chodzi mi o wiele szybciej. Na tym etapie często też sięgam po mgiełkę nawilżającą. Wtedy makijaż ładnie się stapia, a jednocześnie dodatkowo nawilżam skórę. No i, ale to nie zawsze i tylko gdy skóra tego potrzebuje. I przedostatni krok, czyli tuż do rzęs. Z tego elementu również nigdy nie rezygnuję. Szybciutko, nawet jedna warstwa wystarczy. W tym wypadku konieczne są dwie, bo tuż też już kończę swój żywot i mam nadzieję, że niedługo się rozstaniemy.
ostatni krok w makijażu. Akurat zaczynam nowy błyszczyk. Trochę za mocny kolor, jak na moje ostatnie opodobanie, ale odrobinę. Wcieram palcem do bardziej naturalnego efektu. I makijaż jest już gotowy. Grzywka wróciła na swoje miejsce, a mój makijaż jest już w pełni gotowy. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Z wielu kroków rezygnuję, gdy nie mam na nie czasu, natomiast fajnie się tak pomalować wszystkim, bo makijaż wygląda na bardziej kompletny, bardziej dopracowany. Nie zajmuje dużo czasu, a efekt jest, jak widać, bardzo dobry. Opowiedzcie mi w komentarzach, jak Wy malujecie się na co dzień, ile zajmuje Wam taki najszybszy makijaż i ile kosmetyków do niego zużywacie. Czekam na wypowiedzi, a tymczasem do zobaczenia. Pa!